Dzień dobry, witam was serdecznie, mi z tej strony, witajcie na YouTube, witajcie na streamie, witajcie na spotkaniu Lazer kontra Drogo. Jej, wszyscy klaszczą uszami ze szczęścia, jest to w WCS Round of... Runda 16, tak? Round of 16, yes, of course, very good, my friends. Round of 16, best of 5, kto wygra ten meczek? Powiem tak, jeżeli Lazer wygra ten mecz z Drogo, Lazer na jakieś... chyba 99,9% jedzie na BlizzCon, aczkolwiek nie dałbym się tutaj poćwiartować za to, ale chyba tak, bo z tych, którzy zostali, to jedyne szanse chyba teraz, żeby go przegonić, to ma chyba tylko właśnie Drogo. I potem Drogo musiałby dojść do półfinału, żeby przegonić Lazera. Jeszcze jest z ciekawości, sprawdzę szybciutko, co się dzieje. Jakby ktoś nie wiedział, cały czas Anglia mnie wzywa. London's Calling. O, tak jest, pięknie. Teraz meczek Lazer kontra Drogo, Nip Clem, Astra Time. Ta, to już raczej z tego, co patrzę, Showtime może zagrozić Polakowi. Zaraz zobaczę. Nie, Showtime nie może zagrozić Polakowi. O, jest zaznaczone, kto może zagrozić, tylko już wyłącznie. Masa, Astrea, Clem, Uthermal, Denver, Lazer, jeżeli teraz wygra, to Drogo spadnie. No, Lazer na 8 miejscu, to jest takie niebezpieczeństwo. No jest paru graczy, którzy mogą go przegonić, aczkolwiek wygrana teraz daje mu naprawdę olbrzymie szanse na awans już. Więc trzymamy kciuki za Polaka, bo tak, jak Uthermal musiałby je dosyć daleko w sumie zajść w tej imprezie, żeby awansować. Uthermal pewnie musiał być w top 2. Top 4? Top 2? Gdzie top 4? Masa. O, z masą mogą być problemy. Masa, potem więcej masy, tak? Pan Masa jeszcze gra, czy Masa odpadł już? Masa odpadł ze Stefano, to jest pięknie, czyli Masa już nie jest za niebezpieczny. Masa już nie zagraża Polakowi. Od razu się lżej zrobiło na serduszku. Więc już jest coraz lepiej. Naprawdę coraz lepiej. To chyba część graczy było zaznaczonych na tej zasadzie, że musieliby wygrać całą imprezę. Zobacz, Morakul już się dostało pod bazę Polaka. No ładnie, pięknie. Próbuję mu zabić. Nawet coś tam zabił. Niewiarygodne, jestem w szoku. Zobaczymy, jak będzie tutaj dalej. Kolejny Morakul się pojawia. Lazer miał świetne wyniki na ostatnim tym. Dobra, niech się tutaj poganiają jeszcze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I Nidus Networku naszego gracza. Dajesz, Mikołaj, dajesz! Nie krępuj się. Halo, czat, czy ktoś żyje? Czy ktoś na tym dziwnym czacie jeszcze jest? Czy już wszyscy poumierali? Co? Co to ma znaczyć? Co tu się dzieje? Nie ma żadnego kibicowania Lazerowi, to jest wstyd. Hańba. Parę osób żyje, dobrze. No to jak parę osób żyje, to bardzo dobrze. Da, no okej. Niech będzie. No i Nidus skończy się robić. On widział tego Nidusa, on jak najbardziej widział tego Nidusa. Tutaj nie uda się... A, zagryzł obydwie. Zagryzł obydwie, bardzo dobrze. Stosowana energia. I teraz Nidusik gdzieś tam dalej. Bez Nidusikowo na razie widzę. Odpuść. A, nie, czekajcie, gdzieś jest robiony ten Nidus. Jest w mainie! A, pięknie, ale będzie fail. Nidus jest w mainie, wyskakuje cała ta armia. No i szczerze powiedziawszy, Drogo ma z lekka przestosunkowano w tej chwili. O, jak będzie tutaj mocno przestosunkowane w takiej sytuacji, co się tutaj dzieje. Będzie ten Immortal zniszczony, jak najbardziej będzie, później zeloty, proby, wszystko co będzie chciał, będzie ubijał Polak oczywiście. Polak czterokrotnie większą armię i co jest ciekawe, nawet tutaj gdzieś ucieka, chowa, aha, przeskakuje między jedną a drugą bazą, no po co? Chociaż mógłby Cryptumora postawić, o właśnie tak jak teraz, żeby było więcej zabawy. Och, Arthosis Pylon, jaki śliczny był ten Pylonik, nie ma tego Pylonika. No ładnie, ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Okej. No i co dalej? 1-0, myślę, że tak.
Szacunek do sąsiadów, bo cisza głosa nie podnosi go. Tak, no i jeszcze troszeczkę zwolałbym, żeby sąsiedzi nie wyrzucili tutaj z domu, powiem szczerze. Dobrze, pylony będą przegryzione, wszystko się przegryzie. No bądźmy sobie szczerzy, drogo nie ma tutaj za bardzo szans, żeby cokolwiek wykombinować, wyjść, wybronić się. Chociaż eko na razie na podobnym poziomie, ale to jest przegryzanie się. Za chwilę ta cała armia wpadnie do środka. Jak ta armia wpadnie do środka, to będzie... No właśnie, będzie. Main będzie za chwilę zniszczony, kolejny najdusik, tym razem gdzieś u góry, Lingi się dostały do środka, najdus jeszcze jeden zakolejkowany. No proszę Państwa, żyć nie umierać, naprawdę żyć nie umierać w takim wypadku. Jeszcze jeden najdus, okej. Dobra, dwa pylony tutaj siedzą, to wszystko jest pięknie gryzione, Arkona dała radę oczywiście zabić. Drogo się z jakiegoś dziwnego powodu jeszcze nie poddaje, dlaczego Drogo się jeszcze nie poddaje? Tego do końca nie wiem, ale nie chcę nic mówić. Drogo tutaj no, stracił jedną bazę, na dole szybko coś drugą i jest GG. Proszę Państwa, mamy 1-0 dla Elazera. A dla tych, co się zastanawiają, gdzie ja teraz jestem, proszę bardzo, moi mili Państwo, UK, jesteśmy w UNK, pokój wynajęty, koło Turnpike Lake, Haringey, dzielnica Londyn. Hej, dobra, kolejny materiał. Nie, to weźmiemy jeden długi filmik. Weźmiemy jeden długi filmik na tubę. No i mamy, proszę Państwa, 1-0 dla Elazera. Po prawej stronie jest Elazer, po lewej stronie natomiast jest Drogo, jest Protoss, jest Zerg, jest pięknie, bo Polak prowadzi 1-0. Jeszcze tylko jedna ładna, śliczna, wygrana mapka. No i jak tu by się nie cieszyć? Jakby się tutaj po prostu nie cieszyć, nie radować? No dobra, lecimy. Lecimy, lecimy z tym, nie krępujemy się. Pistavio. Dawaj, Elazer, pokaż co robisz. Elazer bardzo ładny ostatnio, no, bardzo ładne gry na GSL kontra świat. Świetnie to wyglądało, no a tutaj też trzeba wygrać. W ogóle z tym GSL kontra świat to było zabawne, no bo Elazer jakby nie patrzeć, to miał pomoc Gimpera i to nawet znaczącą. Bez Gimpera Elazer by nie pojechał. Ale pojechał i pokazał, że jak najbardziej zasługuje na to miejsce, które zdobył. O, tyle wam tu powiem. Jak najbardziej pokazał, że na to wszystko zasługuje. Okej. Ekspansja postawiona, to była lekka blokada. Tu jest ciekawa rzecz, pamiętajcie, że te minerały można wydobyć bardzo szybko i macie przejście do swojej trzeciej bazy, żeby ją tutaj otworzyć. Na przykład, oczywiście na trzecią może też na dole przejmować. To nie jest żaden wielki problem. Ani większy, ani mniejszy. No dobra, zobaczmy, co tutaj dalej będzie się nam działo, co? Jaki tu będzie ten master plan kolejny, następny? Ganiamy się, ganiamy. Okej. Pylonik dorzucony. No dobra, no i jest ta baza. No i powoli, powoli, bez nerwów. Kurde, odzwyczaiłem się od takiego gadania. Powiem wam szczerze, dzisiaj stream trwa już na troszeczkę stosunkowo długo, 6,5 godzin. To nie jest jeszcze tak źle, to jest taki standard, bym powiedział, ale gardło zaczynamy, odzwyczaiłem się, po prostu odzwyczaiłem się od komentowania. Jakby nie patrzeć, prawie 2 miesiące przerwy było od większej imprezy. O, zabij! 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 Zabił! Dobra, bardzo fajnie, zabił. Jedną, są już dwie zabite na dole, jeszcze harasuje. Niby niewielka rzecz, a cieszy. A co również cieszy? To, że dronki właśnie... Okej, Elazer olinuje. Elazer się nie chce bawić w grę makro. Elazer olinuje i wiecie, co się... Jeżeli przejedzie na drugą stronę, przeciwnik tutaj się nie zabezpieczy... Aha, on... Nawet nie musi się zabezpieczać. Boże, jaki to jest piękny Olin. Jak mi się ten Olin teraz podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się ten Olin... Ile tu jest tych minerałów? A tu jest 10 minerałów aż. No tu jest sporawo tego wszystkiego. Myślałem, że tylko piątka jest. O Jezu, jak to będzie piękne. O Jezu, jak to jest piękne. O Jezu, jak to jest piękne. O Jezu, jak to jest piękne. Syr! Syr! Ależ piękna ilość syra. I w tym momencie Drogo pewnie sobie myśli sacre ble itp. itd. No nie jest zadowolony. Force field rzucony, żeby się gdzieś tutaj ratować, ale proszę Państwa, bądźmy szczerzy. GG? Czy to jest GG? Czy to będzie GG? To może być GG. To wygląda jak GG. Piękny ser.
piękny, piękny ser tutaj był, naprawdę. Będzie 2-0, nawet nie chcę widzieć, jak w tym momencie Drogo się będzie denerwował, naprawdę nie chcę widzieć, jak Drogo będzie wściekły. 9 harwesterów do 17, Polak mógłby zacząć nawet przychodzić w coś, co się nazywa makro, jakby chciał, mógłby przychodzić w makro. GG i mamy, proszę Państwa, 2-0 dla Elazera. No dobra. To lecimy z tą grą. Proszę Państwa, kolejne spotkanie przed nami. Elazer prowadzi 2-0. Z tego, co mi mówią na czacie analitycy, jedyna opcja, żeby jeżeli Elazer wygra z Drogo, to jedyna opcja, żeby Elazer nie pojechał na Bliskona, to byłaby wygrana Jutermala całej dzisiejszej imprezy. Wtedy Jutermal jedzie, Elazer jest 9. Przy odrobinie szczęścia może ktoś zrezygnuje. Elazer raz tak pojechał, bo ktoś zrezygnował z wyjazdu i Elazer pojechał sobie. Fajnie było wtedy. Ej, wtedy Elazer zajął top 4 był, jeśli się nie mylę. Tak też jest, Elazer wtedy był top 4. No nic, no słuchajcie, jest naprawdę świetna sytuacja. Trzymamy kciuki za Polaka. Szanse na to, że wyjedzie, to jest tak na 90. Jeżeli wygra, to będzie 90%. No bo Jutermal wygrywający całą tą imprezę. No nie bardzo to widzę. Przy odrobinie szczęścia, jeżeli Elazer na przykład wygrałby... A, to jest jeszcze ciekawa sprawa, bo Elazer, jeżeli wygra, to będzie grał z Jutermalem albo z Reynorem, więc to też będzie w rękach bezpośrednio Elazera. Gdyby się tak złożyło, że Jutermal z Reynorem wygrywa. Jakimś cudem oczywiście, bo ja obstawiam, że chociaż... A, już prowadzi Reynor 1-0. No tak. To już szybko poleciało. Więc jeżeli Jutermal odpadnie, to tak szczerze powiedziawszy, to nie widzę zagrożenia dla Polaka. No chyba, że ktoś... kto jest jeszcze w turnieju, wygra tą całą imprezę, ale z punktów chyba nie. Chyba nie. No dobra. Jeszcze tutaj zerknę sobie na tą analizę punktową. Niech to powoli leci. Fajnie Elazer zagrał w tej ostatniej grze. No, mogło się podobać. Wykorzystał mapę tak jak trzeba, pewnie będzie potem płacz, dlaczego są takie mapy, ale wiecie co, to trochę kolorytu dodaje tego wszystkiego. A, już widzę. Okej, jeżeli Elazer teraz wygra, to jedyna szansa, żeby Elazer nie pojechał na WCS-a, to będzie wygrana całej imprezy przez Astrear. Tak, to jest jedyna szansa wtedy. I potem co najwyżej będzie oczywiście już kto które miejsce zajmie, o tak bym powiedział. Chociaż to będzie ciekawe, no, więc git. Już mnie to wszystko cieszy. Jestem szczęśliwą happy pandą. Go Eliza, go, dokładnie. Jest Robotic Facility. Takie w ogóle przegranie też dwóch gier pod rząd sprawia, że Drogo nie jest w komfortowej sytuacji, no bo co on musi teraz robić? Musi pilnować tego. Czy na pewno nie chcę podejmować ryzyka w pierwszej grze. Inaczej, nie chcę podejmować ryzyka w tej trzeciej grze. Nie chcę... No chciałby wygrać, prawda? Ale ryzyko teraz to boli. No to spróbujemy pograć makro. Ale Lazar też jest dobrym graczem makro. Jakby nie patrzeć. Więc go Elazar, go. Okej. No dobra. Zobaczmy, 4 gate'y łącznie będą. Twilight? Jest Twilight, jest Darkshine, więc całkowity standard, jeżeli chodzi o naszego gracza. Maksymalny standard, jaki tylko może być. Dwa deteki, czy tu jest obrona u góry? Nie ma spora, jest Overseer, który byłoby dobrze, gdyby się tam na górze pojawił. O, tutaj coś może Polak stracić, nie chce nic marudzić. Tego armia na dół przechodzi, już się ogarnął, trzeba się wycofać. Trochę boję się tej ekspansji. Dobra, już są roacze, już jest wszystko. Można się tutaj bronić. Spokojnie. Jest ok, chociaż trochę tych jednostek też będzie oczywiście ginęło. Próba tej ubicia Queena. O, bardzo fajnie. Dwa deteki zginęły, a to oznacza, że będzie o jednego orkona za mało. I dawaj go! Kurde, jak mało brakowało.
Jak to się stało, że jest 2 do 0? No tak się na czacie pytają, no stało się, przyszedł laser, popatrzył się i tak... ja chcę prowadzić 2 do 0. No to jest fajne, bo nie pozwala zwarpować Archonów. Mega sytuacja. A propos Archonów, to czas na dwa. Czas na dwa Archoniki, moi mili państwo. Speed na Roachach, dobrze jest. Lecimy z tym powoli dalej. Siną dal. No dobra. No. Ganiamy się tutaj. I Nidus, laser po raz trzeci będzie nakładał. Zobaczcie, to jest mega presja, która teraz idzie. To jest naprawdę mega, mega presja teraz. Presja presyjka, tak, dokładnie. To trochę tak kolinerska ta presja. 51-59, prawda? Aha. Tak, jeden Rawin powie, że Olin, drugi... Zależy, kto to gra. No i dobra, jest Nidus, to będzie wszystko przerzucone. Polak ma większą armię od przeciwnika, trochę niebezpiecznie, ciężko będzie tutaj broń, ale teraz zobaczymy. Dwa Archony są, mógł spróbować się tutaj zasnajpić. No i niestety Shield Battery, jeden, drugi, trzeci, za chwilę będzie gotowy. To jest problem, to nie wygląda zbyt przyjemnie. Gdzieś tam Bail poleciał, nie przebił się tu Polak i to naprawdę jest problem. Ravager z kolejnych nie ma. Zobaczmy, jeden Archon był tylko i wyłącznie zabity. Przecież to wszystko będzie przerzucane teraz. Uuu, bardzo fajnie, że trafił. Oczywiście energia, ale tej energii za dużo już nie będzie i będzie się bronił dwoma immortalami polski gracz. To jest, bądźmy szczerzy, trochę mało. Och, jeszcze jeden pylon. Tego pylona jakby dał radę rozwalić na czas. Wiecie, co jest jednak w tym wszystkim najzabawniejsze? To mniej więcej to, że Roach wbił mu się do bazy i tutaj zostało Robotic Facility zablokowane. Lecimy, laser, lecimy po bliskon, Mikołaju, leć po ten bliskon, jak najdalej. I teraz pylonika zniszcz, pyloniki ponisz mu te pylony, zablokuj mu tą produkcję. Jeszcze pylon na dole, dawaj tego pylona u góry, dalej walczy. 51-50, to jeszcze nie jest, no nie, powiem tak, to jeszcze nie jest przesądzone, chociaż 90 do 21 w armii, no to tak, bym powiedział. Bym powiedział, że tak. Overseera brakuje. Dobra. Detekty nie. Czy żeby to było bardzo, to będzie szybkie. 3 do 0. Nie pamiętam, kiedy widziałem taką szybką miazgę ostatnio w WC-cie w wykonaniu Elazera. Ale on się nie bawi. Prawidłowo się nie bawi. On wie. On aktualnie postanowił pokazać swoją dominację. On podszedł, powiedział. Ja mi się nie chcę z tobą walczyć. Kończymy to. Kończymy to szybko. 30 harwesterów zabitych, 3 bazy do 2, chciałbym zauważyć, bo ta zapewne zostanie za chwileczkę zniszczona. I nawet jakbyśmy jakimś cudem przeszli w grę makro, to pamiętajmy o tym, że Polak jest mega do przodu. Chociaż ta trzecia, jakby się tu postarał... No nie, trochę już za późno. Tak z 30 sekund się spół... O, nie, jednak tu Polak chce walczyć z tym. Dlaczego on nie... A, bo nowe jednostki z tyłu podchodzą, dobra. To tłumaczę. GG! Proszę Państwa, mnie jest 3 do 0. A co to oznacza? Tylko i wyłącznie jedną rzecz. To oznacza, że Elazer na 99,9% jedzie na bliskon. Pytanie tylko teraz jest, z którego miejsca? 7, 8 i tak dalej. Ale jedzie na bliskon. Chyba, że Astrea wygra całą imprezę, no to wtedy Elazer nie jedzie na bliskon. Chociaż jakby dobrze sobie poradził kolejne mecze, by swoje wygrywał, no to wtedy jedzie. Załóżmy, że Polak jedzie. Wielkie dzięki za uwagę dzisiaj na YouTubie. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Żegnam Was. Cześć.